TIFF Festival jest festiwalem fotografii odbywający się we Wrocławiu już po raz piąty. Jest to festiwal, który trwa około 10 dni, zawsze we wrześniu, pod koniec lata, w ostatnie ciepłe dni. Pokazujemy fotografię, która balansuje na granicy medium bardzo często. Staramy się, żeby festiwal był takim momentem świadomego wyboru dla widzów tego, co jest najlepsze w fotografii. W tym roku mamy 3 duże wystawy kuratorskie, bo oddaliśmy głos zewnętrznym kuratorom, którzy stworzyli swoje własne narracje o tym, czym jest dzisiaj polska fotografia według nich. Coraz więcej artystów po prostu pracuje, nie patrząc na granice geograficzne, na język, w którym się posługują, tylko tworzą prace, które mogą być czytane uniwersalnie. Witek Gorski, Agata Madejska, Filip Berendt, Igor Omulecki, Anna Orłowska, Michał Jelski i Mateusz Sadowski, a także Ewa Axelrad. Także jest to okazja do zobaczenia, jak w różny sposób dzisiaj artyści podchodzą do tak szerokiego medium, jakim jest fotografia. I wydaje mi się też, że dla mnie egoistycznie było to niesamowicie duże, przyjemne doświadczenie móc pracować z ludźmi, których pracę oglądam od dobrych 5-6 lat. Postanowiliśmy podsumować tę sytuację i pokazać polskie książki fotograficzne oraz książki fotograficzne o Polsce, zagranicznych autorów. Oprócz tego impreza urodzinowa oczywiście i cała sekcja w ogóle wydarzeń towarzyszących. Natomiast to jest bardzo ciekawe, dodaliśmy w tym roku oprowadzania kuratorskie. Do każdej z wystaw istnieje oprowadzanie kuratorskie. Jeżeli ktoś chce się coś dowiedzieć, czegoś nie rozumie albo coś się wydaje niejasne, bo jest po prostu ciekawy, ma na to szansę. Oprowadzania są dostępne i w pierwszy weekend otwarcia i w ostatni weekend festiwalu. To jest taka wystawa poświęcona Jerzemu Lewczyńskiemu, takiemu wybitnemu fotografowi, który zmarł w zeszłym roku, który lubił zabawy, gry i zabawy. Jak pomyślałem, że jak tutaj organizatorzy robią tak bardzo ambitnie festiwal o tytule Polska Now, to może należy trochę tak to zdetonować, bo to tak brzmi niesamowicie. No i ta wystawa właśnie jest o tym, jest trochę o zabawie, właśnie o fotografią przez artystów, przez fotografów, tam są też kolekcjonerzy i przede wszystkim jest o obrazie. Ona składa się ze zdjęć, które ze sobą korespondują. To jest taki rodzaj zabawy surrealizującej, która ma być przede wszystkim przyjemna dla samych uczestników, ale też mam nadzieję, że dla odbiorców, którzy przyjdą i zobaczą zupełnie niesamowicie ułożone, ciekawe fotografie. Wydaje nam się, że jesteśmy w niezwykłym momencie, jeżeli chodzi o polską fotografię. Coraz więcej nagród, coraz więcej festiwali, studentów, uczelni artystycznych, zwłaszcza tych zajmujących się fotografią. Jest bardzo duża intensywność tego, co się dzieje i to bardzo mocno widać. Także wśród odbiorców festiwali jest coraz liczniejsza publiczność. Być może warto zobaczyć, co się wydarzyło w takim razie w polskiej fotografii, że takim zainteresowaniem trzeba się cieszyć za granicą. Co przy takim tempie rozwoju, być może za chwilę nie będziemy w stanie podsumowywać czegokolwiek, bo ta fotografia jest już tak dużym medium w Polsce i tak rozwiniętym, że ciężko będzie mówić ogólnie w jakikolwiek sposób o niej.